Jesteśmy właśnie na gruzińsko-rosyjskiej granicy. Tu mamy kolegów, którzy śpią w tym samym miejscu, gdzie my śpimy. Są ludzie z Rosji, prawda? I zadamy im kilka pytań. Tell us, what you doing here? Are you not scared of the situation which is happening in your country? What would you do if they actually pulled you off the army to go to war? No to na zdrowie! Na zdrowie! No i właśnie po to wynajmuje się samochody 4x4. Możemy powiedzieć, że marzenie spełnione. Gruzja zrobiona. Po chuj mi tam idziemy. Także tyle było z hostelu. Za nami Kazbek. Kazbek dokładnie tam na górze. Nie widać tylko końcóweczki szczytu, jest prawie cały. Jest prawie cały. Tam tak naprawdę tylko końcóweczka szczytu, której nie widać. Tam ten śnieg jest u góry. Nie wiem, czy widzicie u góry w tym miejscu. Jak wam pokażę, o, dokładnie tam. Tak można powiedzieć, że widzimy go w całej okazałości. Chcielibyśmy go zobaczyć całego. Może nam się jeszcze uda, ale to wam pokażemy oczywiście. Słyszałem kroki, ale poza tym nic się nie dzieje. Hello. Hello. No, welcome. Okay, thank you. Wiesz, że kurwa jest. No. Where are you from? Poland. Oh. Where are you from? No way. Moscow, Russia. Okay. What are you doing here? Holiday. Are you going back? He's going back. We are not. We are living here for 2 months. Why? Tu mamy kolegów, którzy śpią w tym samym miejscu, gdzie my śpimy. Są ludzie z Rosji, prawda? I zadamy im kilka pytań. Tell us, what are you doing here? I have a great holiday in Kazbek. It's my maybe one of the favorite place. I'm a film photographer. If you know color positive films, I take a beautiful picture to my old school vintage film camera. So you're going back? Yeah, of course. Okay, so you live in Moscow? I live in Moscow and sometimes I go to Georgia because very beautiful place. I have distant work. Sometimes I'm financial director in big okay. IT company. But you're a photographer. Yeah. Okay. Together, same. And you said off camera that you've been here for 4 months, yes? Yeah. What's the reason? I love this place. I have no chance to live in Russia anymore, so this is why I'm here. Are you from Moscow as well? No, I'm from St. Petersburg. So you've come here because you don't want to live in Russia, yeah? Yeah. Are you not scared of the situation which is happening in your country? Yeah, I do, but it's already took 1.5 hours. You cannot be in the stress every day, so you should live with it somehow. Okay. But it's much easier to live here than there. Are you not scared that you will be forced to do I will be. What would you do if they actually pulled you to the army to go to war? What would you do? I would not go to the army. I would go to the jail. Okay, so there's a choice. Instead you go to jail or you go to war. I prefer to live here, not in jail, not in the army. Thank you very much for the honest answers. Yeah. Okay. Thank you. See you. See you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, we'll see each other anyway, because we are staying here as well, okay? Okay, cheers, bye bye! Podczas wieczornej integracji mogliśmy jeszcze raz porozmawiać z ludźmi z Rosji, wypijając dosyć sporo czaczy, no mam na myśli naprawdę sporo. No ale ze względu na zbyt szczegółowe informacje, których od nich otrzymaliśmy, nie możemy tego opublikować. Ale tą integrację zobaczycie już zapewne w następnym odcinku i jej wynik również, bo kto mógłby odpaść z gry jak nie cizio, zaliczając kolejne game over. Pamiętajcie proszę o pozostawieniu komentarza i daniu łapki w górę, jeśli nasze filmy wam się podobają, będziemy naprawdę bardzo wdzięczni, a teraz już wracamy do następnej części filmu. No to co? Idziemy. No, okay? Pokaż nam gdzie będziemy pokój. Spać. Gdzie będziemy spać? No, twój pokój. Okej, okay, proszę bardzo. Okej. Okay. O nie, tutaj nie idziemy. Pan nam dopiero pokaże, przepraszam. Okej, okay, tam oni tam gotują, a my się tam montujemy. No nie wiemy to tak naprawdę, gdzie mamy iść. O. Okej, okay. O. Ale my mamy, chcemy jeszcze jechać dzisiaj. Dobra, to jednego czaczy pytanie. Can we drive after this? Możemy prowadzić auto po jednym. Uważ, 3 auto. Ja będę jechał jeszcze. To jest samochód. Ja. To ja nie mogę pić. Oni? Oni nie. To oni widzenia. Ty wieczorem to da. Okej, okay, ja wieczorem, tak, dokładnie. Chłopaki już tutaj próbują z rogu. No to chłopaki, czyńcie swoją powinność. Na zdrowie, za gospodarza. Na zdrowie. Za piękną Gruzję. Gruzja beautiful. Na zdrowie. Przywitanie nas chlebem i solą.
O, o. Prawdziwy Polak, zrazu widzę. Tak, prawdziwy Polak, dokładnie. Ale, ten, jest, ale ten jest jeszcze bardziej prawdziwszy. On jest lepszy chlor. On grzeje strasznie. Pyszna, okay. Tak, dobry ciocia. Bardzo dobra. Słodziutka, elegancka. A ja spróbuję, później oczywiście, bo nie mieszkałbym za przepaści takiej. Na razie nie, ja dziękuję na razie. Okay. Później. Może wieczorem. Później. No, pojedziemy jeszcze... Tam jeszcze jedziemy na granicę. Ale fuck. No. Okej? Okay? A do dzień nie uchodzisz tu, dzierżę to butulkę. Okej. Okay. Naprawdę mega gościnni ludzie. Cornelia. Robert. Okej. Okay. My już jesteśmy Marcin. Marcin. Okej. Spokojnie. Robert. Cześć, Marcin. No mocno weszło, strasznie. Okej. Okay. Oczywiście, powiem ci, wchodzi mocno. Tak, tak. My dopiero to samo przychodziliśmy i tak, jeszcze raz. Tak, że oni po tri. Okej, tri, okej. Trzy razy, no. Okej. Przyjechaliście teraz? Tak. Tak? Okej. Okay. Ile godzinę temu. Super, no. Super. Tak to mówią, że czaczał rywa głowę. Czaczał rywa głowę, dokładnie. Widzę, że tutaj nasz gospodarz tutaj koleżankę zachęca do wypicia kolejnej lufy. To dawaj, jak z Polakami pijemy za granicą, nagrywaj. To powiedz, jak się czujesz po tych trzech shotach? Kręci mi się trochę w głowie, ale myślę, że to przez klimat. Aha, okej. Okay. Nie przez czas. W takim razie... A ciach, ja zdolniemy z roga. Po kieliszku na kieliszkiej ziemi. No wie. Nie wlewaj, kurwa, nie wlewaj. O, każda kropla na wagę złota. No o, a ty? Ja później, bo ja prowadzę. Jeszcze jedziemy na granicę ruską. A wy razem kierowcy, dlatego. Tak, tak. A później idziemy jeszcze na górę, chcę podjechać, bo mamy takie plany. No to na zdrowie. Na zdrowie. Dobra. Aumurdzius. Gamarjus. Ale doją ładnie. O Jezu. Zazdroszczę wam troszeczkę, bo... Wczoraj nam się udało też wypić z gospodarzem w innej części Gruzji i wszyscy się sprasowali kompletnie, a kolega odpadł. Trzeba wypić 5 takich szybkich shotów i nie doczekałem już wieczora. Chcecie się zabrać z nami. No właśnie, a to chciałem udawać, że mamy zamiar. Teraz jedziemy na ruską granicę. Pojedziemy na ruską tak? granicę. Tak, można z wami? Możecie jechać jak chcecie, nie ma problemu. No to zapraszamy, zapraszamy. To dosyć takie duże. Zabierzemy was, tak, ty pójdziesz na dach, ty na pakę. Bomba! No to jedziemy w piąteczkę. Idziemy na górę. Nowy strojcze, nowy. Okej. Okay. Gospodarz nam tu pokazuje tą miejscóweczkę. Ciemno jak w dupie, trzeba przyznać. Ale... Proszę bardzo. Na górze jest nasz pokój. Nasz. Okej, okay. Bardzo ładnie. O, proszę bardzo. Nie, przyjemnie. Przyjemnie jest. Elegancko. Kibelek jest, toaleta jest. Proszę bardzo. Super, łazienka. Gospodarz, kurde, petarda. Bardzo ładnie. Jest klasa. Super, super, super. Bardzo ładnie. Naprawdę fajnie. To ja śpię tu. Kazbek, tak? Kazbek? Kazbek gdzieś nie Kazbek tam. Kazbek jest z tamtej strony, dobra, idziemy. I Kazbek, proszę bardzo. O! I Kazbek jest dokładnie... Przed nami. Przed nami, tak? Pięknie. Ale się nie widzę. Było tu tak. Tutaj nam gospodarz pewnie chce pokazać zdjęcie. Pokazać, jak wygląda bez chmur. No bo on go widział wiele razy, no nie? A niestety my... Może nie będziemy mieli takiej możliwości, nie? Może tak być. O, przepięknie. O. Wow. Proszę bardzo. Ale czad. Tak wygląda Kazbek bez chmury. Tak, do naszej destynacji, czyli na Step Semidzie, a tak naprawdę miasto nazywa się Kazbek, i spotkaliśmy w naszej drodze Polaków, którzy są w tym samym miejscu, w tej samej noclegowni, że tak powiem, w guest house'ie. I jest to Cornelia i jest to Robert. Okej, okay. Cornelia i Robert są z Łomży. Tak. Fantastyczne miasto. Gul, gul, gul. Wyskakuj z browara. Właśnie, pływem płynąc. Nie ma browara, nie jedziesz. Ja bym tych ruskich jeszcze zaprosił, ale to będzie wypas. A są? Polsko-ruska są? Impreza. No i bijemy ich tak, że chuj. Także jedziemy sobie teraz na wycieczkę wspólnie. Na granicę rosyjską pokazać Putinowi faka. No i tak to wygląda. Tak grubsza, w związku nie? z tym, że nasi. Ale w lewo i prosto, już jesteś. Jak ten tir? Tam jedziemy. Z nami pojechać, więc zabieramy chcieliby. Ich ze sobą. A my bardzo dziękujemy. Tak. No i właśnie po to wynajmuję się samochody 4x4. Proszę bardzo.
który tutaj macie z przodu, jest po prostu genialny, naprawdę, petarda. Po prostu się udało. Udało się, w każdym razie widoki są po prostu spektakularne, a ten kościół, który tutaj jest z tej strony, no to właśnie jest ten klasztor. Na torcie, tak. Mamy problem. Ona wyleciała. Otwieramy sobie bagażnik, a tu ząb. Otworzyłem drzwi od bagażnika, a tu nam wyleciała butelka. O, to typowe dla nas. Nie ma za co. Ale tutaj jest dużo przestrzeni. No i Kazbek nam się nie pokaże dzisiaj. Nie ma opcji. Wchodzimy teraz na górę do tego kościółka, który znajduje się na górze i wam pokażemy, ale zobaczcie, słoneczko wychodzi i mielibyśmy mega fajne szczęście, gdyby ten szczyt cały się odsłonił, ale jednak jest przykryty chmurami. Kościółek macie dosłownie przed sobą na górze. A jak chcecie zobaczyć, gdzie zaparkowaliśmy, to samochód dokładnie stoi tam. Patrzcie, jakie tutaj są piękne tereny. Jedne z najpiękniejszych terenów, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem. Przepięknie. Spełnienie moich marzeń, jak tylko wyjdzie zza chmur i ta wysoka góra się odsłoni, to jest moje spełnienie marzenia właśnie będąc w Gruzji. Dokładnie, moje też. Dzizio, jeszcze raz ci dziękuję, że tu jesteś ze mną. Ja dziękuję. Chytry. Bo dzięki wam tu jestem. Wyobraźcie sobie, że chcieliście jechać najpierw do tych ruskich, a tu mamy takie waruny. No. Nie ma za co. Jeszcze raz, dziękuję. Ale dobra, ale mimo wszystko zaraz tam jedziemy, tak czy inaczej. Idziemy ten kościół zobaczyć, jak on wygląda. Tutaj zobaczcie sobie, jak to wygląda z tej strony. Wow. Widok zapierający dech w piersiach, zobaczcie. No. Jest grubo. Jest grubo. Co za miasteczko tam w dole? To jest właśnie miasteczko Stepsminda. Tak? Dokładnie. Chytry poszedł do środka, więc idziemy za nim. Dobra. Zapraszam. Dziękuję. Jesteśmy tutaj na tym tarasie. Jesteśmy tutaj na tym tarasie powyżej, su poniżej. Pamiętacie to? Na pewno. Pan nam pokazał ten fajny taras, który tak naprawdę jest jeszcze wyżej niż ten taras poniżej. No i słyszy, jakie stwierdzenie, nie? Możemy powiedzieć, że marzenie spełnione. Gruzja zrobiona, szczyt Kazbek zobaczony prawie w całości. Jesteśmy na tym pięknym tarasie tutaj przy tym kościółku z widokiem na miasto Stepsminda, w którym się teraz po prostu zatrzymaliśmy na dwie noce. Po prostu petarda. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podobają te góry i to piękne miejsce, tak? Zostawcie suba, lajka pod filmem. Będziemy mega wdzięczni. Idziemy teraz jeszcze na tą drugą stronę tego tarasu i zobaczycie sobie, gdzie stoi nasz samochód. Proszę bardzo. Widzicie tam na szczycie ten srebrny samochód? To my żeśmy go tam sobie właśnie zostawili. Petarda. Yo. Zjeżdżamy na dół teraz. Był mocny podjazd, teraz jest mocny zjazd. Thank you.
Jesteśmy właśnie na gruzińsko-rosyjskiej granicy i ona dokładnie znajduje się z przodu. To jest bezpośrednia gruzińsko-rosyjska granica i ona dokładnie jest tam z przodu. Oczywiście już dalej się nie da jechać, ponieważ nie ma wjazdu dla ludzi takich jak my, tylko Ruscy mogą tam sobie wjechać, nie? No dobra, to teraz chcieliśmy pozdrowić tego pana, który rządzi w tym pierdolonym kraju. Ten pierdolony pan nazywa się Władimir Putin. Putin, fuck you! Dziękujemy. Dziękujemy. Zobaczcie tutaj w ogóle, jakie to są potężne góry na tej granicy. Tu jest po prostu taki mały przesmyk między jedną górą, potężną górą i tą górą z tej strony, tak? A ta granica znajduje się bezpośrednio między tymi dwoma górami, gruzińsko-rosyjska granica. Super, spełnienie marzeń, chcieliśmy to z chłopakami zrobić, by tu przyjechać i zrobić to, co właśnie widzieliście przed chwilą. Yo! A teraz możemy iść się najebać. A teraz możemy się iść najebać. Amen. Mój kręgosłup. Powiem wam, że wyszedłem z samochodu i wlazłem w gówno. To na ale szczęście. Nie jest to na szczęście. W sumie, musisz nie? kupić totolotka. Dokładnie, może wygram. Drugie gówno. Zapomniałem wyłączyć świateł. No ale już żeśmy to zrobili, moglibyśmy wracać na piechotę. Nic się nie stało. Nic się nie stało, dobra. Ale nie było problemu, zapchalibyśmy go z górki. Dokładnie. To by się odpalił. Idziemy na górę, tutaj już nie ma takiego psu, by się ślizgał, strasznie mi się wydaje. Może by wjechał, nie? Aczkolwiek nie będziemy próbować, nie ma sensu, bo tutaj, jak widzicie, w tym miejscu to się robi już dosyć mocny hardcore. Średnio. Co trzeba powiedzieć, już chyba jeszcze większy prześwit prawdopodobnie. Wjechalibyśmy to. Pewnie byśmy wjechali, no ale... Szkoda, że nie wjechaliśmy. Zobaczcie, ile tej koni jest. Naprawdę piękne koniki. O, ktoś je przestraszył. Chłopczyk je przestraszył. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest na dole. Wam pokażemy. Proszę bardzo. Piękne tereny, naprawdę. Tereny zapierające dech w piersiach, trzeba przyznać. Idziemy teraz do wodospadu, a ten wodospad znajduje się tam troszeczkę wyżej. Może nam się uda do niego dojść, to wam pokażemy. Jaki piękny konik, zobaczcie. Idziemy na górę. Ciśnie już tam u góry, zobaczcie. Pociska na ten wodospad. Widoki są naprawdę genialne. Mega cieszę się, że przyjechaliśmy tutaj. Tu jest atrakcja za atrakcją dosłownie. Idziemy tam na górę. Dobra, jesteśmy na miejscu, ale prześko jest strasznie. Trzeba przyznać. Majka, nie? Majka. Zobaczcie tam na dole. Zostawię wam namiar, w którym miejscu ten wodospad się znajduje, bo może nie jest jakiś taki mega szybki, stromy, ale mimo wszystko te górskie tereny wraz z tą spadającą wodą robią fajną atmosferę tego całego miejsca. A pięknie, rzeczywiście. Powiem wam, że miejsce robi naprawdę mega wrażenie, tym bardziej, że jest tak wysoko. Teraz jesteśmy na wysokości jakichś 2000 ponad metrów, 2000 gdzieś 100. I mamy jeszcze wodospad lecący z samej góry, więc podejrzewamy, że gdzieś tam będzie jeszcze ze 300 metrów albo i 400. Więc zobaczcie, jaka to jest wysokość. I przestrzenność tych gór to jest po prostu przekolosalny widok. No. Z tyłu widać następne pasmo górskie, a z tyłu tam jest Kazbek. Jest Kazbek. Który jest przykryty chmurami. Ten drugi chlebek, który Cizio kupił, nazywa się Lobani. Lobani i on jest z fasolą. Dokładnie takie samo pieczywo, ale w środku jest fasola. Zobaczcie, jakie tutaj są drogi. Proszę bardzo. Tak się jeździ tutaj właśnie w Gruzji, w niektórych miejscach. Zobaczcie, jakie tu samochody jeżdżą. Proszę bardzo. U nas takie zezłomowali 40 lat temu. Jesteśmy już mocno zjebani, trzeba przyznać szczerze. Ale... Jesteś od urodzenia.
Ale nie ma problem. Nie ma za co. Dziewczyny walą, widzę, lepiej niż my. O kurwa, ale lufa poszła! Będziesz poskładany w kuj. Cio? Co to się odjebało wczoraj? Nie. Idziemy teraz do tego miejsca, o którym wspomnieliśmy wam wcześniej, czyli wioska Utah. Doszliśmy do wniosku, że skorzystamy z usługi tego pana, który tutaj siedzi obok. O kurwa, to on tu odpierdala. Bądź Karelia. Trzymaj te ręce na tej kierownicy. Ale już się zesrałem.